Wielce szanowny panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, szanowni państwo. Koalicja 15 października to koalicja wartości konkretu. To jest też emanacja tego, co pan premier Tusk powiedział w swoim exposé. Zaczął od wartości. Od tej wartości podstawowej, wartości nadrzędnej, wartości bezwzględnie koniecznej do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, czyli rzeczy, do której jesteśmy powołani jako politycy, parlamentarzyści, za chwilę jako rząd. Wspólnoty, wspólnoty narodowej, która jest zawsze jedynym, podstawowym i niezbędnym gwarantem bezpieczeństwa. To wiemy z naszej historii trudnej i bolesnej i z naszej wiktorii wspaniałej i godnej. Nie będzie o tą wspólnotę łatwo, bo jak słyszymy bezwstydne słowa mówiące i oskarżające, że hejt, że nienawiść to jest z tej strony, mówią ci, którzy przez ostatnie 8 lat stworzyli fabrykę hejtu i nienawiści puszczaną od świtu do nocy w mediach publicznych. To jest okrutne, my to rozumiemy, to jest wasza frustracja wynikająca z tego, może, że się nie możecie pogodzić z wyrokiem suwerena, z decyzją wyborczą. My będziemy, powiem wam, niestrudzeni w tym, żeby łączyć i budować mosty porozumienia, żeby odbudować wspólnotę narodową. Również dla waszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa naszych wszystkich wyborców, wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Bo to jest nasza obietnica, to jest nasze przyrzeczenie. To jest właśnie koalicja 15 października, koalicja wartości i konkretu. Ludowcy w tej koalicji. Trzecia droga, PSL. Szliśmy do tych wyborów pod różnymi hasłami, pod hasłami właśnie odbudowania wspólnoty, hasłami związanymi z gospodarką, przedsiębiorczością, z aktywnością, wieś, rolnictwo. W czterech słowach mogę ująć te obszary odpowiedzialności. Żywią i bronią, gospodarują i budują. To będzie sfera odpowiedzialności Polskiego Stronnictwa Ludowego za działy administracji, odpowiedzialności w rządzie. Rolnictwo i wieś i Czesław Siekierski zaprezentowany przez pana premiera jako minister odpowiedzialny za tą sferę. Tu jest wielkie wyzwanie, bo ceny płodów rolnych, opłacalność w rolnictwie na najniższym od lat poziomie. Ceny zboża w żniwach, które już za nami, były takie jak 20 lat temu, ale ceny produkcji wielokrotnie wyższe. Skrócenie łańcucha dostaw żywności, opłacalność produkcji rolnej, ziemia dla polskich rolników, a nie wyprzedaż polskiej ziemi. To będzie nasze hasło i to będzie nasz punkt programowy. 30-dniowy termin płatności, budowa portu zbożowego, zabezpieczenie interesów polskiej gospodarki, w tym polskich rolników. One nie stoją przeciwko pomocy Ukrainie, tylko one wymagają, tak jak powiedział pan premier, realnego dialogu, rozmowy, jasnego stawiania swoich spraw. Dla nas nasza gospodarka, nasze bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin żyjących z uprawy i z hodowli jest niezwykle ważne. My z tych korzeni wyrastamy i o tych korzeniach pamiętamy. Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych, który wpisaliśmy do umowy koalicyjnej. Zwiększenie opłacalności i promocja polskiej żywności za granicą. To są konkrety, które będziemy realizować w obszarze bezpieczeństwa żywności, która jest skarbem narodowym, która jest najlepszą marką, możemy ją promować na całym świecie. Nie sprzedawać polskie bezpieczeństwo za granicą, tylko promować i sprzedawać polską najlepszą żywność. Gospodarka. Krzysztof Hetman, minister rozwoju, proponowany minister rozwoju i technologii. Przedsiębiorcy przynieśli Polsce zmianę, przynieśli Polsce zwycięstwo. Wieloletnie obrażanie ich, nazywanie drobnymi cwaniaczkami w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Trzeciej Drogi, ale myślę, że w imieniu nas wszystkich. Chcę podziękować polskim przedsiębiorcom. Chcę podziękować firmom rodzinnym, najmniejszym, mikro i małym przedsiębiorcom, jednoosobowej działalności, tym, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Dla niektórych byliście przez ostatnie 8 lat drobnymi cwaniaczkami. Dla nas jesteście bohaterami. Jesteście solą naszej ziemi. Będziemy o was dbać, będziemy dbać o dialog społeczny, będziemy dbać o to, żeby ten dialog był realny z pracodawcami i z pracownikami.
z organizacjami pracodawców i ze związkami zawodowymi. Ze wszystkimi, a nie z jedną organizacją. Dialog społeczny zostanie w Polsce odtworzony. Składki na ZUS i wakacje od ZUS-u to jest jedna z naszych propozycji programowych. Chorobowe płatne przez ZUS od pierwszego dnia, a nie przez pracodawcę. To jeden z konkretów umowy koalicyjnej, którą zawarliśmy. Postawienie na odnawialne źródła energii, kasowy PIT. Konkrety, które za chwilę będą zrealizowane. To jest sfera naszej odpowiedzialności. I tak, fundament. Praca była upokarzana. Praca była niedoceniana. Praca była źle wynagradzana. Praca w Polsce musi się opłacać i praca w Polsce będzie się opłacać. Ci, którzy pracują, ci, którzy dają z siebie, będą więcej otrzymywać. Nie zapomnijmy oczywiście o tych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. O tym, którym jest trudno. Na przykład o osobach z niepełnosprawnością. To jest nasze takie wspólnotowe, wartościowe również zobowiązanie. Sprawa infrastruktury, sprawa transportu, sprawa istoty funkcjonowania państwa w dostępie do dóbr, do cywilizacji, do rozwoju, do możliwości kształcenia, do lekarza, do opieki medycznej. Sprawa jakości życia i polityki spójności. I Dariusz Klimczak, nasz kandydat zaprezentowany przez pana premiera Tuska na ministra infrastruktury. Drogi lokalne, przywrócenie połączeń, rozwój transportu autobusowego, kolejowego i w pierwszej kolejności po to, żeby właśnie ktoś, kto ma 80-90 lat, mógł nawet z najmniejszej miejscowości dojechać do miejscowości gminnej, do miejscowości powiatowej. Do lekarza, do apteki, do sklepu, do tego wszystkiego, co mu gwarantuje i musi zabezpieczać państwo. To jest rozwój infrastruktury tej najbardziej potrzebnej, najbliższej, ale też tej wielkiej, która nam umożliwia funkcjonowanie. Wody polskie, dbanie o żeglugę w każdym ujęciu, o gospodarkę morską, gospodarkę związaną z wykorzystywaniem i szanowaniem i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. To jest wielkie nasze zadanie. I obrona. Dla mnie niezwykły zaszczyt i wielka odpowiedzialność. Obrona narodowa, Ministerstwo Obrony Narodowej, bezpieczeństwo państwa polskiego. W obliczu tych wszystkich zagrożeń, tego co się dzieje na świecie, w tej rzeczywistości, która tak niezwykle doświadczyła naszych sąsiadów. Tego wszystkiego, co jest fundamentem suwerennego, niepodległego państwa, czyli jego bezpieczeństwo, ochrona granic, nienaruszalność terytorialna. To będzie dla nas najwyższym nakazem. To jest nasze ogromne zobowiązanie. Wspólnota narodowa jako numer jeden. Wzmocnienie w sojuszach Unii Europejskiej i NATO. I zmodernizowana, dobrze zorganizowana, zarządzana armia. Przed chwilą pan przewodniczący Błaszczak mówił, że minister Kierwiński będzie przebierał się za komandosa. No właśnie, będzie zupełnie odwrotnie. Koniec ubierania mundurów, bo mundury są dla żołnierzy, dla funkcjonariuszy, dla polityków. Jest zupełnie inny strój, ten, w którym tu występujemy. To wy się przebieraliście. Koniec przebierańców. Wszystko będzie poukładane. Cywilny nadzór nad armią i rola Wojska Polskiego i dowódców Wojska Polskiego. Wszystko będzie poukładane. Ja wiem, że porządek drażni. Porządek niektórych denerwuje. Ale będzie porządek i będzie bezpieczeństwo. To jest nasza gwarancja, to są nasze konkrety, to jest nasze zobowiązanie. Mówiliśmy w naszych działaniach o państwie, które jest oparte o pewną staranność, o też o pewne hasło. Silna Polska bez zamordyzmu to jest sprawa do osiągnięcia. Ona jest tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Może być takie państwo, które gwarantuje bezpieczeństwo, ale w żaden sposób nie jest zamordystyczne. Patriotyzm bez zadęcia i duma z naszej historii, tradycji, ale ten patriotyzm to jest codzienny, nie tylko odświętny. I postęp bez szaleństwa. Te trzy rzeczy są naszym udziałem i te trzy rzeczy będą. To jest nasza gwarancja, to jest nasze zobowiązanie. Pozwólcie na koniec też na osobiste słowa. Ja 8 lat byłem i zabierałem głos w każdym exposé. 8 lat, od 8 lat jestem prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I wielu wróżyło, wielu dążyło do tego, żeby najstarszej partii w Polsce nie było. Żeby ją z politycznego życia wymazać. W ostatnim czasie wielu w kampanii wyborczej jednej, drugiej, trzeciej dążyło do tego i wieszczyło, że tak się stanie. Dziękuję naszym wszystkim wyborcom i dziękuję historii i pokoleniom Ruchu Ludowego, że daliście mi ogromną siłę, że mogę dzisiaj prezentować naszych kandydatów wspólnie, przedstawiać i być w rządzie, brać odpowiedzialność za wielką sferę. Oczywiście też by się nie stało to bez moich najbliższych, którzy zawsze wierzyli i trwali i byli. Bez Paulinki, Zosi, Różyczki, moich rodziców, mojej siostry, najbliższych. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy w całej Polsce w nas wierzą, którzy wierzą, że koalicja 15 października, koalicja wartości i konkretów uniesie ciężar odpowiedzialności, zbuduje silną, bezpieczną i dostatnią Polskę. Tak zrobimy i tak będzie.